Czy można w interesujący sposób porozmawiać z psychologiem? I to wtedy, kiedy to psycholog odpowiada na pytania, a nie je zadaje? Posłuchajcie, zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. W duecie Usłyszycie o wpływie kryzysu na działy HR, o silnych menedżerach, o roli HR w firmach i o wielu innych tematach. Zróbcie sobie dobrą kawę, gdyż dziś ze mną i moim gościem spędzicie równo 30 minut i 13 sekund. Zapraszam! Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony, Wiktor Doktor. A to kolejny odcinek w serii w Duecie. Dzisiaj w Duecie występuje z Moniką Reszko. A kim jest Monika, to ona sama Wam za chwilę opowie o sobie. Cześć Wiktor, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Kim jest Monika Ryszko? Ja jestem z psychologiem i można by było powiedzieć, zapytać, co robi psycholog w biznesie, bo, bo pracuję właśnie w biznesie i to od ponad 10 lat prowadzę swoją działalność. Natomiast tak rozwijając to z punktu widzenia biznesowego, to można powiedzieć, że zwiększamy efektywność i optymalizujemy koszty. Natomiast efektywność to jest z punktu widzenia mojego własnego, to jest taka suma, w wyniku, rezultatu i satysfakcji. No i z tą satysfakcją wchodzimy już bardziej w te psychologiczne aspekty i no, zwracając uwagę na to, że pracuję głównie z zarządami, z kadrą menedżerską, to koncentrujemy się na komunikacji, na przywództwie, na kompetencjach miękkich, szeroko rozumianych. Powiem Ci, że za mną już od dłuższego czasu chodziło połączenie psychologii właśnie z biznesem. I tak się zastanawiałem, czy te dwa obszary mogą w ogóle ze sobą iść w parze, czy raczej. Ta psychologia jest takim ratunkiem trochę dla biznesu. Ale im dalej o tym myślałem, tym coraz bardziej się utwierdzałem w tym, że ona jest stałym elementem i należy wręcz te drogi nie tyle skrzyżować ze sobą, co połączyć, żeby to się taka autostrada biznesowa razem zrobiła, w wsparciu jednego dla drugiego. Pomysłem, jaki miałem na naszą dzisiejszą rozmowę, De facto jest sytuacja globalna, której w tej chwili doświadczamy, ale nie na zasadzie pandemii jako pandemii, tylko kryzysu, który mógł być spowodowany różnymi mm, czynnikami i spowodował to, że no, pracujemy poza swoimi miejscami pracy. Czyli nie siedzimy tam, gdzie biurko w biurko siebie widzimy na co dzień i model, do którego się ostatnie kilkadziesiąt lat przyzwyczailiśmy, ale no, pracujemy na odległość. I teraz zacząłbym. Takim pytaniem, może nie tyle psychologicznym, ale może tak mi właśnie odpowiesz, co pytaniem o element kadrowy, czyli jaki wpływ taka sytuacja kryzysowa, której w tej chwili doświadczamy, ma na działy HR-u w firmach? Mm -hmm. Już co to ja może wrócę do tego, co powiedziałeś, czy psychologia może być z biznesem, biznes z psychologią. Ja mam takie powiedzenie, że w biznesie pracują ludzie. W związku z tym to siłą rzeczy no, wymusza na nas taką koncentrację na tym, co się z nami dzieje, jak ten człowiek funkcjonuje. Psychologia już na ten temat wie bardzo, bardzo dużo. Jest też taki dział psychologii ekonomicznej, czy też ekonomii psychologicznej, gdzie tutaj dużo związku mamy też i z marketingiem, i w ogóle z wpływem gospodarki na nas. No i to, co teraz poruszamy, jak my się znajdujemy w tej sytuacji, jak będziemy dźwigać tą gospodarkę w przyszłości, no to absolutnie ma o psychologię mocno zahacza i pewnie do tego też jeszcze nawiążemy. A odpowiadając na pytanie, jak to wpływa na działy HR. To wiesz, ja mam takie przemyślenia, że kryzys to jest trochę jak z tą szklanką do połowy, i tu sobie dopowiadamy. Więc, albo to jest zagrożenie, albo to jest szansa. I pytanie, z, którym, z, tych, z, to, z którą z tych opcji jest nam bliżej, tak? Dlatego, że działy HR tak naprawdę to w ogóle kryzys to nie jest, to nie jest coś, co stoi i zagraża, to jest sytuacja, którą. Warto zarządzić w związku z tym, jak zarządzić tą sytuacją. I teraz mówiąc o działach HR, można powiedzieć, można wrócić do tego, co było parę lat temu. Jak parę lat temu znalazłam takie badanie po tym kryzysie w 2008 roku, gdzie taka firma GFMP Management Consultant przeprowadziła badanie, jak kryzys poprzedni wpłynął właśnie na funkcję HR. No i okazało się, że działy HR. Nie skorzystały z tej szansy, żeby budować swoją pozycję strategiczną, żeby naprawdę wyjść jako strategiczny partner dla biznesu. Okazuje się, że ta reakcja była bardziej taka dostosowująca się do tego, co zarządy decydowały, a decydowały głównie jednak o takich działaniach oszczędnościowych, tak? o takich kierunku właśnie optymalizacji, ale też wręcz cięć. Budżetowych. No i to tak, takie stanowisko było na tamten moment. Przez lata, jak teraz obserwujemy, to absolutnie funkcja hr uległa no, rozprzestrzenieniu, wzrosła, nabrała na znaczeniu i w związku z tym. Patrząc na to, dzisiaj HR jest zupełnie innym partnerem do rozmowy, niż był parę lat temu. Natomiast zwróciłabym uwagę, że ta pozycja HR-u wynikała z tego, że była hossa. W związku z tym bardzo mocno ten dział HR-u urósł na employer brandingu, na rekrutacji. Też swego czasu przeprowadzałam taką sądę na jednej z konferencji HR-owych, pytając HR-owców, co dzisiaj, to było w ubiegłym roku, i co dzisiaj jest największym ich wyzwaniem. I się, że blisko 70% z tych osób przeze mnie odpytanych w tej sądzie, mówiło, że jest to rekrutacja. W związku z tym, dzisiaj, patrząc na fale zwolnień, fale zamykających się organizacji, tudzież ograniczających swoją działalność, ten problem przestanie istnieć. Albo przynajmniej chwilowo nie będzie aż tak globalny. Tak? W związku z tym, zastanówmy się, jak ten dział hr dzisiaj może skorzystać na tej sytuacji i może nadal tą pozycję strategiczną budować. Dlatego, że też przez ostatnie dwa lata miałam taką przyjemność uczestniczenia w projekcie, właśnie adresowanym do przedstawicieli działu HR, gdzie spotykaliśmy się z taką opinią, że no HR jest postrzegany jako trochę jednak administrator, właśnie na usługach zarządu, pracowników, menedżerów, dlatego, że zarząd ma jedno konkretne oczekiwanie. Dostarczenie i rozwój odpowiednich umiejętności. Menedżerowie mają takie oczekiwania, żeby ich wspierać w rozwijaniu pracowników, ale przede wszystkim w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, tak? No i pracownicy chcą się również rozwijać. Więc można by było powiedzieć, że jest bardzo dużo wspólnych mianowników, natomiast okazuje się, że ten dział HR ląduje na pozycji takiej usługowej bardzo mocno. Więc ja bym powiedziała takie trzy elementy, które dzisiaj um, um, pracownicy w działach HR, szefowie działów HR mogą, mogą zrobić, to, to jest przede wszystkim takie myślenie długofalowe, Myślenie rozwojowe, bo budżety szkoleniowe dzisiaj zostały albo zamrożone, albo te środki całkowicie przeniesione na inne aspekty. W związku z tym dzisiaj bym się zastanowiła, co nam za chwilę będzie potrzebne, jakie kompetencje za chwilę nam będą potrzebne. I to dochodzimy do kolejnego momentu, czyli takiego antycypowania, tak wychodzenia, pisania scenariuszy, rozmawiania, prezentowania ich zarządom, aby ten zarząd wiedział, że ma partnera do rozmowy, a nie tylko jak dział, tak służby, które czekają na, na, na polecenia. No i, no i taki trzeci element, no to właśnie widzenie tego systemu, że to jest ciąg zależności od rynku przez potem niżej na naszych klientów, na dostawców, na nas samych, do co się dzieje wewnątrz organizacji. Więc tu myślenie systemowe, antycypowanie i takie prorozwojowe działanie to jest na pewno coś, czego też zarząd dzisiaj potrzebuje od silnych menedżerów, od przywódców. Powiem Ci, że w Twojej odpowiedzi wyłapałem między zdaniami ten element kojarzenia roli HR-u i takiego spłaszczania tej funkcji do rekrutacji. Ja się też z tym non-stop spotykam, i mało tego zdaję sobie też z tego sprawę, że nadal jest kilka firm, mówię tu w procentowym udziale niż liczbie jako takiej, które tak właśnie rozumieją rolę HR-u, że to jest taka jednostka, która ma zatrudnić nam człowieka. I koniec, tak? Zatrudnij, zwolnij, wydaj papiery. Strasznie to spłaszczyłem, ale generalnie taką, takie wrażenie czasami odbieram. W większości jednak dużych podmiotów, albo już nawet takich średnich z nastawieniem na dalszy rozwój, a już nie mówiąc o branży BSS-u, która ma tutaj bardzo szerokie pojęcie funkcji HR-owych, to jednak nie ogranicza się tylko do rekrutacji, tylko tam jest cały szereg milionów zadań. I jednym z tych zadań też jest dbałość o odpowiednią komunikację z pracownikami. To wcale nie jest funkcja, która jest przeniesiona na dział PR-u czy tam marketingu wewnętrznego. Ona stanowi tak jakby trzon działu HR-owego. I tutaj mam dla Ciebie takie pytanie, właśnie w związku z tym, jak w takiej sytuacji, jak mamy teraz, kiedy mamy pracowników zdalnych, powinna być utrzymywana komunikacja z pracownikami? Mhm. Wiesz, co tak jeszcze uzupełniając faktycznie o tą pozycję HR-u, bo um, to jest coś, czego również oczekują menadżerowie, tej komunikacji. Zaraz do niej przejdę, czyja to jest tak naprawdę odpowiedzialność. Nie? Natomiast faktycznie postrzeganie um, działów HR jest um, mało, że spłaszczone, to jeszcze nie do końca rozumiane. I ja też chciałam tutaj zaznaczyć, bo bardzo często pracuję też z um, na, przedstawicielami działów HR, że tu dbałość o ten właśnie. Zachaczyłeś o słowo, padło słowo PR, czyli zadbanie o ten własny PR jest bardzo, bardzo istotne, bo pracownicy również sami z siebie nie do końca zawsze rozumieją, co ten HR tak naprawdę robi. I pamiętasz w zeszłym roku na raport, który razem opracowywaliśmy, czyli jak postrzegają branżę BSS, pracownicy i kandydaci, to tam wprost wynikało z tych opinii pracowników branży, że dział HR jest, no tam dosyć pejoratywnie jednak to padło, że jest administratorem benefitów tak i urlopów, więc jest to bardzo głębokie niezrozumienie tematyki HR-owej, a to są osoby, które robią fenomenalną pracę dla, na rzecz organizacji i tu absolutnie dbanie o ten, o ten PR i, i tłumaczenie, też wyjaśnianie, czym, czym my się właściwie zajmujemy, myślę, że jest taką dobrą też wskazówką. Natomiast odpowiadając na, na pytanie, jak Utrzymywać tą komunikację, to ja bym powiedziała, że ona jest przede wszystkim bardzo fajnie zadane, bo zawiera już presupozycję, że należy zadbać o komunikację, tylko, tylko jak. tak? Więc oczywiście można powiedzieć, że wiesz, no mamy maile, mamy telefony, mamy komunikatory, więc jakby na brak narzędzi nie narzekamy. Ja bym się skoncentrowała bardziej na tym, że każda nadana informacja powinna mieć jakiś cel. Powinna mieć być ukierunkowana, tak? Czyli e, musimy sobie zdać sprawę z tego, czy my dzisiaj e, komu de delegujemy w ogóle funkcję komunikowania, co chcemy komunikować? Bo normalnie w podziale w organizacji w komunikacji są, komunikacje, są komunikaty ogólne, są komunikaty kaskadowe, są komunikaty indywidualne. Więc ja całkiem niedawno zakończyliśmy taki projekt z jedną z firm, gdzie tak naprawdę zredefiniowaliśmy Całą w ogóle funkcję przywódczą, ale po co to zrobiliśmy? Dlatego, że kierunek rozwoju tej organizacji był taki, aby budować zespoły bardzo dzisiaj modne pojęcie samozarządzające się. W związku z tym menedżerowie w tych działach mieli bardzo dużą niezależność w kształtowaniu i sposobu motywowania, angażowania, tak, osiągania celów. Mieli tutaj bardzo dużą niezależność i autonomię. Natomiast w momencie, gdy nastało to, co się wydarzyło w połowie maja w marca, Twierdziliśmy, że ja jako stały taki konsultant tej organizacji, a wyznaczyliśmy sobie przede wszystkim nowe cele, czyli zrewidowaliśmy to, co miało się zadziać w tym kwartale, na ile to jest aktualne, co po powinno ulec jednak zmianie, co spowodowało redefiniowanie całej strategii. Okazało się, że chwilowo projekt usamodzielniania się menedżerów trzeba zawiesić, scentralizowaliśmy całą funkcję przywódczą. Menedżerowie zobligowali się sami w pewien sposób do tego, aby prowadzić bardzo, Podobny styl komunikacji w każdym dziale, czyli każdy z menedżerów prowadzi spotkania jeden na jeden, każdy z menedżerów robi spotkania po mniejszych zespołach w zależności od celu, każdy robi spotkania przynajmniej raz w tygodniu monitorujące osiąganie celów, więc ja bym powiedziała, że ta komunikacja przede wszystkim ważne, żeby była utrzymana permanentnie, czyli żeby była stała, nie można sobie pozwolić dzisiaj na sytuację, że okej, okay, robią, wiedzą, co mają robić, to, to ja ich zostawię, nie będę im przeszkadzał, przeszkadzała. Więc to jest, to jest pewnego rodzaju, ja bym powiedziała, że nawet taki nowy ro, ro, rodzaj przywództwa, dlatego że. Mm, w pracy zdalnej my nie możemy sobie pozwolić, albo inaczej, tracimy tą możliwość takiego obserwowania, nie zrobisz sobie wiesz, przeglądu po biurze, nie zapytasz się każdego z pracowników, tak po prostu mowa ciała to w ogóle nie działa, więc cały ten aspekt poświęcania tej uwagi na to, co nasi pracownicy robią, to, to staje się zupełnie innym wymiarem w tym momencie, w tej pracy zdalnej. Więc z jednej strony e, można by było powiedzieć, bo oczywiście obserwuje się też, że menadżerowie dzisiaj e, to jest pierwszy, ja bym powiedziała, poziom w organizacji do redukcji. I sam wiesz, że już nawet w prasie spotyka się nagłówki, tak, że menadżerowie obawiają się o swoje stanowiska, o swoje miejsca pracy. Więc e, to znowu pojawia się pytanie, czy jest to rodzaj optymalizowania funkcji przywódczej, leadershipu w, w organizacji, bo zostawiamy tych najlepszych, najbardziej efektywnych, czy też może jednak no, włączamy tryb oszczędności, co z drugiej strony długofalowo będzie bardzo niekorzystne, dlatego że no, to, tak jak już też kiedyś sobie rozmawialiśmy, cytując Henry'ego Forda, także oszczędności w obszarze przywództwa, marketingu i sprzedaży w tym momencie to jest jak zdejmowanie zegarka, aby zaoszczędzić czas. Więc ja bym powiedziała, że faktycznie tych elementów związanych z komunikacją jest bardzo dużo, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, po co my mamy komunikować i kto ma komunikować? Bo town hall zostawiałabym absolutnie, bo informacja ogólna i wszyscy oczekują tego. Nie zapominajmy, że menedżerowie też są pracownikami. W związku z tym ta informacja odgórna powinna być na pewno systematyczna i na pewno ukierunkowana na to, aby dawać konkretne informacje o tym, w którym miejscu jest organizacja i co się będzie dalej działo. Ja mam takie wrażenie, że My już odeszliśmy troszeczkę od takiego, albo inaczej. Pracownicy też oczekują tego, że już nie jesteśmy poddawani takiej komunikacji jednostronnej, czyli, że wychodzi sobie szef na mównicę, mówi, co ma powiedzieć. Dziękuję, skończyłem, uciekam, tak? Raczej żyjemy w takim społeczeństwie, i to szczególnie te młodsze pokolenia chyba na nich na nas to wywarły, że chcemy wejść w tą interakcję. Z mówiącym, tak, czyli to, ta komunikacja to dla nas jest dialog, a nie monolog, co zresztą jest dobre, no bo to pozwala patrzeć na problemy z wielu różnych perspektyw. Ale na jedną rzecz tutaj bardzo się cieszę, że zwróciłaś uwagę w swojej wypowiedzi, a mianowicie ten element związany z mową ciała, bo mowa ciała pozwala nam w pewien sposób ocenić wręcz nawet samopoczucie osoby, czy ona jest skrępowana, mówi coś sztucznie, Nasze zachowania, nasze reakcje dużo o nas mówią. I powiedz mi, bo, bo to mnie też interesuje, czy, czy, albo jak, albo czy w ogóle taką rzecz możemy brać pod uwagę, jak ocena zachowania, m, samopoczucia pracownika, którego my nie widzimy, tak? Tylko, albo inaczej, nawet jeżeli go widzimy przez monitor, to to nie jest taka sama, przynajmniej tak mi się wydaje, ocena jakbym widział człowieka, który siedzi albo stoi obok mnie. Czy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie skutecznie ocenić samopoczucie osoby, z którą komunikujemy się za pośrednictwem komunikatora internetowego czy też telefonu? Wiesz, co to jest tak absolutnie, że wzrok jest zmysłem dominującym, więc to, co widzimy, jest dużo szybciej, łatwiej, a z natury przez nas przyswajane, tak całkiem ewolucyjnie. Natomiast jest jeszcze słuch. I faktycznie, kiedy rozmawiam przez telefon, a to, to, to jest zupełnie inny odbiór, ale jak zwrócisz uwagę, jak sobie tak wiesz, zrobić jakąś retrospekcję ostatnich nawet rozmów i jesteś w stanie wyczuć nastrój, a więc, a więc to jest możliwe. Natomiast pytanie ja bym bardziej zwróciła uwagę na to słowo oceniać, nie? Bo ym, wyczuć, żeby wiedzieć czy dzisiaj jest dobry moment na rozmowę, na przykład jeżeli chodzi o feedback, czy w ogóle co się z naszymi pracownikami dzieje? Dzisiaj w tej izolacji, no już trochę mniejszej, i tak popuszczamy, odmrażamy się powoli, to będzie, mam nadzieję, wracało do jakiejś normy. Natomiast jest to, jest to temat dosyć istotny, jeżeli chodzi w ogóle o z jednej strony efektywność pracy zespołowej, a z drugiej strony w ogóle o utrzymanie tego ducha zespołu. Więc tu znowu wchodzi no, w przypadku menadżerów taka funkcja, dlatego ja powiedziałam, że to jest pewnego rodzaju nowe przywództwo, dlatego, że dzisiaj bardzo mocno musimy się właśnie skupić na tym zarządzaniu. Nie wiem jak ty, ale ja się często z menadżerami kontaktując, pracując, konsultując ich projekty, spotykam z takimi stwierdzeniami, że ja nie mam czasu zarządzać, ja nie mam czasu na tą pracę menadżerską, mam tak dużo pracy operacyjnej, że nie mam czasu na tą pracę za, za, zarządczą. I to to nowe przywództwo pracy zdalnej sprawia, że ten, ten ciężar, ten środek ciężkości musi zostać przesunięty. Więc w momencie, gdy my mamy jakby sprawować pieczę nad tą efektywnością i tą pracą zespołową i dowozić dalej pewne rezultaty, konkretne rezultaty i wskaźniki, to jednak ta relacja z tymi ludźmi musi być oparta o coś innego. W związku z tym ja bym powiedziała, że jest kilka takich elementów, na które można zwrócić uwagę. To jest na przykład aktywność na spotkaniach, jeżeli mamy wspólne telekonferencje. To jest tempo wykonywania pracy. To jest własna inicjatywa, tak? jakieś pomysły. Więc jest dużo takich elementów, które dają pewne sygnały, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli to odbiega od tego, do czego przywykliśmy. I Mogłam też podzielić się taką, takim rozwiązaniem, które przyjęliśmy w grupie menedżerów też w jednej z organizacji, że wypracowaliśmy takie narzędzie, prosta, prosta rzecz wydawałoby się, ale jakże, jakże skuteczna i dzisiaj, pomocna i na przyszłość. Już mówię w czym rzecz. Menedżerowie zrobili sobie wprost takie zestawienia. Wypisali stanowiska, jakim, jakim, jak, na, 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 jakimi za pracę osób, na których odpowiadają i wypisali takie podstawowe zachowania, Zachowania, czym dany pracownik się charakteryzuje, jak do tej pory pracował. Taką trochę dosłownie swoistą retrospekcję tego, jak to było przed tym, zanim przyszliśmy na pracę zdalną. Potem typowe zachowania, jakie byłyby oczekiwane w pracy. I w dalszej kolejności robią taki monitoring co tygodniowy, co spotkaniowy, gdzie zaznaczają, na skali jest lepiej niż było, tak? bo są osoby, które się dużo lepiej odnajdują w pracy zdalnej. Albo jest tak samo jest. Gorzej, albo jest całkiem źle. I to pozwala naprawdę monitorować, taki badew, taki puls trochę, żeby wiedzieć, w którym momencie zainterweniować, bądź jeżeli zwrócimy uwagę, że naprawdę coś się niedobrego dzieje w zespole bądź z danym pracownikiem. Więc są do tego narzędzia, są do tego rozwiązania, nawet ta tabela, to zestawienie takie, które przytoczyłam, to są proste rzeczy, ale bardzo efektywne i też dające, dające korzyści na przyszłość. Bo faktycznie jak sobie zwrócimy uwagę, że zaraz będziemy z tego wychodzić i zaraz ludzie będą wracać do biur, to to z jakim nastawieniem, z jaką kondycją wręcz psychiczną przyjdą nasi pracownicy, no to dalej będzie nasz, nasza rola, żeby, żeby tym zarządzać. No, powiem ci, że idealnie się wstrzeliłaś w moment, w którym akurat chciałem do tego wątku dojść i, i go dotknąć, bo ja mam takie wrażenie, że w tej pracy zdalnej, znaczy ja nie jestem psychologiem, ale mogę to oceniać subiektywnie ze swojego punktu widzenia, to widzę, że osoby, które są bardziej introwertyczne i w biurze są mniej zauważalne, to w tej pracy zdalnej nagle się okazuje, że ich wydajność jest totalnie lepsza. To nagle zaangażowanie jest w ogóle super. Oni nadal się nie komunikują, nadal się nie otwierają, znaczy inaczej, komunikują się ale na swój sposób, nadal nie są tak otwarci jak ekstrawertycy, ale przez to, że mają możliwość bycia w swoim świecie, to nagle im to troszeczkę lepiej wychodzi. Ale wiesz co, ja, ja tutaj zrobię małe, małe wtrącenie, dlatego że z jednej strony może nie tyle, być może faktycznie, z jednej strony są bardziej efektywni, ale zauważ, że z drugiej strony być może menadżer widzi to inaczej. Bo dostaję w tej samej formie raporty od wszystkich, i okazuje się, że introwertycy niczym w efektywności nie różnią się, tylko na spotkaniach takich tradycyjnych, to oczywiście bardziej zwracamy uwagę na tych, co więcej mówią. Więc to myślę, że to jest takie trochę z dwóch stron. Absolutnie słuszna uwaga. Mam dla ciebie. Jeszcze jedno pytanie. Bo tak obserwuję na cykający licznik, i zbliżamy się bardzo szybko do czasu, który sobie przeznaczyliśmy na tą dzisiejszą rozmowę. Czego już żałuję, bo widzę, że będzie ona musiała być kontynuowana i to mówię z dużym optymizmem, bo tych tematów rzeczywiście jeszcze kilka jest. Ale chciałbym nawiązać do tematu. Twojego zawodu i połączenia też tego z elementem takim stricte HR-owym, bo to już padło tutaj troszeczkę, że mogą być sytuacje dobre i mogą być te złe. Mam okazję w ostatnich kilku tygodniach rozmawiać z wieloma firmami i dochodzą do mnie sygnały, że pracownicy, okej, okay, ci co się dobrze czują, to się czują. Ale mamy takie stany też już depresyjne. Mamy stany takie, gdzie ludzie się czują, że są odizolowani. Mamy stany takie, gdzie ludzie komunikują, jedni bardziej, drudzy mniej, frustrację spowodowaną tym, że no, jesteśmy w jednym pokoju non-stop i nie mogę na zewnątrz pokazać tego, co umiem, co chcę, co się chcę dowiedzieć. I tu można mnożyć liczbę przykładów. Powiedz mi, w odniesieniu do tych, takich właśnie złych elementów, i tu nie, nie lubię używać jakichś złych słów, ale teraz specjalnie je użyję, czyli właśnie w takich przypadkach, kiedy wiemy, że mamy sytuacje związane z depresją, izolacją, frustracją, niemocą, to czy firmy powinny albo zatrudnić, albo współpracować z osobami, które są psychologami? ale psychologami właśnie biznesu, takimi profesjonalistami od analizy tego jak nasze życie zawodowe wpływa na nasze samopoczucie i nasze życie prywatne wpływa na nasze życie zawodowe. Ja tobie powiem w ten sposób, do tej pory miałam kilka zapytań o wykłady psychoedukacyjne. Kilka takich wykładów się odbyło. Odbyły się nawet w takim formacie, wiesz, nie, nie dotykającym w ogóle wypalenia zawodowego czy frustracji. Ja mówię o okresie przedpandemicznym, tak zwanym. Prowadziłam wykład kiedyś w ogóle z psychologii rozwojowej, dlatego że w wartości jednej z firm, jedną z wartości pewnego mojego klienta jest rodzinna atmosfera. W związku z tym zaprosili mnie na wykład taki o psychologii rozwojowej, aby wesprzeć. Swoich pracowników w wielkim, jednym z największych wyzwań życiowych to jest roli rodzicielskiej i zainteresowanie było bardzo duże i pracownicy byli bardzo, bardzo dobry feedback był po tym, po tym spotkaniu, dlatego że to są rzeczy, których nas na co dzień się nie uczy. I, a, a jednak no na co dzień operujemy i swoimi emocjami i swoim intelektem i w biznesie kiedyś, całkiem niedawno przeczytałam takie sformułowanie, że biznes to jest gra intelektualna, a emocje osłabiają to ja mam takie powiedzenie, że kiedy skoncentrujesz się tylko na swoim umyśle i będziesz chciał wyciąć się emocje, to jest tak jak szarlotka bez jabłek więc to tak się nie da i przede wszystkim nie da się tych emocji wyłączyć, tak, w traumatycznych sytuacjach one my je zamrażamy, ale to jest mechanizm obronny, to jest zupełnie inna rzecz, więc jakby od Powiadając na Twoje pytanie, to. Rzadko kiedy mówię, że coś powinno, albo że zdecydowanie tak. Natomiast w tym kontekście powiem, że zdecydowanie tak warto. Dlatego, że już od jakiegoś czasu obserwuję się, czy tam różne badania, artykuły, gdzie, gdzie ten temat zdrowia psychicznego jest często poruszany, takie branżowe, i już jakiś czas temu zaobserwowano w Europie w ogóle, że zdrowie psychiczne albo problemy ze zdrowiem psychicznym stają się coraz częstszym powodem absencji. Więc to dotyka nas coraz szerzej, i teraz, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że na zmiana pracy, w ogóle zmiana pracy, ja nie mówię o zwolnieniu, na skali stresu, bo jest taki test, jest, jest taka skala stresu opracowana na, i na zmiana pracy została wskazywana przez osoby, które współtworzyły tą skalę, czyli osoby, które były badane pod kątem tego, co ich najbardziej stresuje, była wskazywana najczęściej, więc wylądowała tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, na drugiej pozycji, jako czynnik najbardziej stresogenny. Więc jeżeli dzisiaj weźmiemy pod uwagę to, Ile mamy zwolnień, ile mamy zamykających się firm, to zaraz będziemy mieli naród depresyjny, cierpiący na bezsenność którego rolą będzie dźwignąć gospodarkę. Więc ja to różnie widzę, że tak powiem, żeby już nie iść bardzo jakieś negatywne i, i pesymistyczne scenariusze. Więc to wsparcie psychoedukacyjne, bo tu nie musimy mówić o jakichś ciężkich od razu kalibrach, dlatego że kiedy pracuję z menedżerami czy prezesami, to my dotykamy sposobu komunikacji, dotykamy właśnie mowy ciała, dotykamy tego, jak rozwiązywać konflikty, jak przeciwdziałać konfliktom, jak budować zaufanie. Więc jest cała masa tematów, które nie muszą koniecznie oznaczać czarnych scenariuszy, więc ja bym powiedziała tutaj myślę chyba właśnie w jedynym takim przypadku zdecydowane tak, że, że absolutnie warto psychoedukować, uświadamiać no i tak robiąc taką klamrę do pierwszego pytania, to nie zrzucałabym tego na, na, na dział HR, więc bo potem menadżerowie mają kontakt ze swoimi pracownikami, więc powiedziałabym, że dział HR jest od tego, żeby budować taką przestrzeń, a skorzystać z niej powinni już menadżerowie, żeby i sobie zapewnić pewien rodzaj wsparcia, i też wiedzieć, jak reagować w kontakcie ze swoimi pracownikami. No, powiem ci to bardzo mądre słowa, i rzeczywiście ja też mam podobne wrażenie, że jeśli chodzi o takie utrzymanie relacji z pracownikami o analizę tego, jak ten pracownik funkcjonuje w naszej organizacji. Do tego nie można wrzucić w jeden koszyczek. Owszem, pewna specjalizacja działu HR-owego powinna być, natomiast rzeczywiście, kompetencje ludzi, którzy potrafią oceniać takie stany rzeczy, to jest rzecz druga. Trzy, to świadomość samych menadżerów i to niekoniecznie tych najwyższego szczebla. To, że szef firmy powinien być tego świadomy, a nie jednym uchem słuchać, a drugim wypuszczać, tylko angażować się w te procesy, to jest jakby jedna bajka. Natomiast myślę, że to są takie. Elementy naszego zawodowego życia, które powinny być obecne na każdym poziomie zarządzania. Niech szef daje nam przykład, ale potem schodźmy na te poziomy senior managementu, middle managementu, czy nawet na poziomy team liderskie, bo de facto im wcześniej rozpoznamy problem naszego pracownika, tym szybciej jesteśmy w stanie na to zareagować, czy na poziomie zespołu, czy na poziomie całej. Korporacji. To takie. No... Wiesz, co, aż, aż nawet, wręcz powiedziałabym, przeciwdziałać, tak, bo to zawsze jest lepiej zapobiegać niż leczyć, a to jest w tym kontekście też pewnego rodzaju, ja bym to nazwała, naprawdę dojrzałość. Dojrzałość biznesowa i organizacyjna, bo tak jak już powiedzieliśmy sobie, w biznesie naprawdę pracują ludzie i, i pewnych rzeczy no, nie da się rozłączyć, a więc no, kiedy dzisiaj popatrzymy na to, że Teoretycznie nic się nie dzieje, bo jesteśmy tu zamykani, odizolowani, ale to powoduje, że nasza strefa osobista i tak się zmniejsza bardzo mocno. Nie mamy przestrzeni, żeby budować taką równowagę energetyczną, już tak nazywając to trochę enigmatycznie, natomiast to powoduje pewnego rodzaju przebodźcowanie a no to jest z każdą śrubą, jak przekręcisz gwint, to śruba do mało czego się nadaje, więc tak tym, tym akcentem ja bym zamknęła, że psychoedukujmy się i, i będzie wszystko dobrze. To w takim razie tak to zamknijmy, tak postawmy tutaj kropkę nad i na koniec naszej dyskusji, a przynajmniej Czuję, że pierwszej części naszej dyskusji, bo kilku tematów i to bardzo istotnych praktycznie w ogóle tutaj nie dotknęliśmy, myślę, że to może stanowić potencjał do, do kolejnego zagłębienia się w tą. Psychologiczną sferę relacji pracodawca-pracownik, czy też w ogóle środowiska biznesowego jako takiego. Także serdecznie Ci Monika dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za Twój czas i jedną rzecz jeszcze dopowiem na sam koniec, bo, bo o tym warto mówić i to jest w zasadzie komunikat nie tyle do Ciebie, co do słuchaczy tego podcastu, że. Ja znam Ciebie od kilku ładnych lat, już nawet nie liczę tego, bo to też myślę, że nie wypada nawet liczyć, ile to jest, ale jest jedna rzecz, która, którą ja zawsze kojarzę z Twoją osobą, a mianowicie to, że Ty reagujesz dosyć szybko na różne potrzeby rynkowe. I Twoje inicjatywy mają potem bardzo mocny posłuch. I czy to mówimy o spotkaniach takich one tuanach, -one czy eventach, czy chociażby teraz w dobie kryzysu, wzięłaś na siebie organizację kilku różnych inicjatyw internetowych. Jedną z nich jest BAO, z drugą z nich jest inna inicjatywa, gdzie też zajmujesz się zarządzaniem w kryzysie, i tak dalej, i tak dalej. I dla Was, moi drodzy słuchacze, jest to komunikat, że warto jest obserwować Monikę na chociażby LinkedInie, gdzie swoje komunikaty jasno szeruje, a ja zadbam już o to, żeby do opisu dzisiejszego podcastu znalazł się link również do profilu Moniki. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Na razie cześć. Do zobaczenia, usłyszenia.